Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie, ja jestem Juke na to 16 odcinek z Hotel business Simulatora. No, moi drodzy, niby, niby już by wypadało tą serię kończyć, ale jednak jest to seria od zera do milionera i myślę, że wypadałoby już kończąc tą serię zakończyć się jakimś fajnym remontem hotelu, no bo może milionerami nie jesteśmy, 24 tysiące to żadne bycie milionerem i do tego nam brakuje i... Jak mam być szczery, nie chce mi się tutaj, w tym chłamie, no bo nie, nie oszukujmy się, symulator jest troszkę chłamem, nie chce mi się tu słuchajcie siedzieć do, do tego, aż uzbieram ten milion na koncie, natomiast myślę, że fajnie byłoby zrobić remont. Remont taki, żeby wszystkie pokoje były już wymalowane, jak widzicie gdzieś początki tego były. I aby no, wszędzie była podłoga i chociażby na korytarzach też, aby było pomalowane. No myślę, że Łazienka zdecydowanie musi mieć taką podłogę. Jeszcze będziemy się zastanawiali, jakie damy tutaj ściany. No na pewno nie malowane, ale na pewno też nie takie płytkowe. Z drugiej strony, no nie chciałbym tak robić w identycznym schemacie czy stylu. Dobrze, słuchajcie, czy my mamy w ogóle coś w, w kwipunku? Bo jejku, ja tu dawno w ogóle nie działałem. Nie mamy. Podłogi żadnej, ale zobaczmy, czy mamy jakieś malowanie. Też nie mamy. Więc w tym odcinku nie będziemy praktycznie brali klientów. No może coś tam symbolicznie, ale generalnie chodzi o to, żeby wymalować. No, uważam, szkoda, że nie można malować sufitu. Już gościu czeka, na no, trudno poczeka. Tu klatkę schodową chciałem zupełnie inaczej, jakąś nie wiem, strokatą tapetą wyłożyć, żeby się odróżniała. I nie wiem, czy przypadkiem takiej nie damy, bo jest bardziej hotelowa niż te kwiatki. No. No no to to w ogóle jest chłam, ale do tego dojdziemy. Do tego, moi drodzy, dojdziemy. Tam do góry nam troszkę jeszcze zabrakło tego różowego. O, i tutaj też nam zabrakło. No to troszkę różowego będzie trzeba kupić. Tu by się jeszcze jakieś lampy przydały. A jeszcze lampy nie mamy wszędzie wymienione. Widzicie? Bez ciemno. Ok. Także to bym tutaj przemalował, żeby już to tak można powiedzieć, że oddaję hotel w wasze ręce, po czym później weźmiemy się już za malowanie hot hoteli, chciałem powiedzieć, pokoi. No dobrze, moi drodzy, fajnie. Nawet wróciłem tutaj po tygodniu do, do Hotel Business Simulatora i jakoś, jakoś, tak jak Wam, no ten chłam mi się troszkę jednak podoba. No jest wciągający, tego nie można. No właśnie, ła. ła. To może kupmy już tak. Myślę, że 15 nam chyba wystarczy. Na pierwszy rzut oka kupmy to. Zobaczmy, czy gościa gdzieś zameldować na 5 dni. No w sumie, aż tak nam. Myślę, że tak nam słuchajcie, nie popsuje planów, a jeszcze trochę kasy wpłynie. Ten też gagatek chce, a ten też sobie poczeka. Zobaczmy, czy nam dostawa przyjedzie, czy nam zablokują. No, to chyba z dostawy już nic nie będzie, bo nam się zablokuje, ale czasami jest tak, że nam się dostawa nie blokuje. Więc teraz możemy obstawiać. To jest jeszcze tutaj, widzicie, niedopracowane. No, zablokuje nam się. Ach, no dobra, no to idziemy gagatka położyć spać, sprzątaczek mamy chyba na fula, ale też nie wiem czy my ich aż tyle słuchajcie potrzebujemy, bo to kasę tylko biorą, nic nie robią, ale to też było w poprzednim odcinku, że się obijają, zobaczmy czy my tu mamy jakieś pościelki, może coś żeby się pozbyć, nie mamy. No dziwi mnie to moi drodzy, no bo zobaczcie jesteśmy już na skraju końca serii, może jeszcze jeden odcinek będzie z Hotel Business Simulatora. Na pewno chcę jakiś poradnik nagrać najczęstszymi błędami i głupotami, jakie ludzie mówią na ten temat. Natomiast yy... jesteśmy na końcówce i dziwne jest to, moi drodzy, że mamy hotel pięciogwiazdkowy, a, a jako właściciel śpimy. Słuchajcie, w... nadal w lochach. Nie chcesz mówić w jakiejś noże zapyziałej. No ewidentnie, śp... nie, no nawet tam chyba to nie śpimy. No i szkoda, że tutaj żadnych szyldów, nic też na zewnątrz się. Nie robi. No dobrze, o, oczywiście worki ze śmieciami leżą, jak żeby to miało być inaczej. Czyli dół mamy chyba ogarnięty, jeśli chodzi o malowania. Nie wiem, no zawsze można by po tym się upierać i, i, i wiecie, przemalowywać to. Ja myślę, że akurat ta różowa tapeta jakoś, 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 jakoś tutaj pasuje. Chociaż teraz mam wątpliwość, czy nie zamówiłem za mało, tak patrząc obiektywnie, ile. Mamy do pomalowania, bo to strasznie jest tego sporo. To jest takie już wydawanie kasy na zasadzie, że już nie mamy na co jej wydać. Ale chciałbym, chciałbym, moi drodzy, zdecydowanie jeszcze. O nie, tu nie. Chociaż może. Ja już sam nie wiem. Chciałbym, powiem wam szczerze, zdecydowanie jeszcze po pokojach powymieniać meble, żeby wszędzie były luksusowe. Mimo, że nam to już jakby nic kompletnie nie zmieni, ale oprócz tego malowania, no i malowania nam zabrakło, jeszcze tam nie wiem, z, pewnie z 10. Chciałbym wszędzie też dać luksusowe. To wiecie co? to może już zróbmy tak, że tych zamówimy też tam koło 10, a my sobie weźmiemy tak na bardzo luksusowe apartamenty najpierw farbę. troszkę na te mniej luksusowe, czyli zwykłe. Po prostu pozamawiamy farby za grubą kasę, żeby już tak nie latać, nie wiadomo ile. Szczególnie na te, nie wiem co zrobimy z czerwoną farbą, to się zobaczy. I nie wiem na razie, tutaj wall texture, czyli widzicie, jest tekstura na łazienkę. To są te płytki tylko tak jakby odnowione, ale spadaj gościu, nie mam czasu. Ale no nie podoba mi się to, nie, nie podobają mi się te płytki, nie chcę takich płytek dawać, chciałbym inną 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 teksturkę tutaj dać. No, taki. 15 odcinków, słuchajcie, nagraliśmy z Hotel Business Simulatora, i ja tutaj zdania nie zmieniam, że jest to chłam. Wy jesteście zgodni z tego, co pisaliście w komentarzach, przy czym wszyscy jesteśmy zgodni, że to mimo wszystko wciąga. Powiem Wam tak: za tą cenę, ile kosztuje Hotel Business Simulator, możecie kupić np. Manor Lordsa, który, który został stworzony przez Polaka, i tam widać, że tej pracy gość włożył naprawdę sporo. Według mnie te 80 zł za takie coś, to, to już patrząc na to, że Supermarket Simulator, który no, kłamem nie jest, a kosztuje między tam 40 parę do 60 zł, no to chyba nie muszę wam mówić, że tutaj fantazja mocno poniosła twórców, i, i, i to nie jest po prostu warte swojej ceny. No troszkę czasu spędziliśmy nad tym w tym hotelu gdyby to było bardziej rozbudowane na pewno bym chętnie jeszcze tą serię kontynuował gdyby tu moi drodzy były jakieś fajne kurcze możliwości no, no i patrzcie jednego mi zabrakło no trudno to w jednym nie będzie i teraz gdzie my mamy cicho tam no brakuje też urządzenia naszego własnego na pewno tutaj pokój od 106 zaczniemy Naszego, te, naszego jakiegoś tam biura, pokoju, jak zwał, tak zwał. No bo to, że my śpimy, słuchajcie, w, w zapydziałej norze, no to jest skandal. Dobra, to tu nie ma co robić. Tutaj można barek uzupełnić, o ile w ogóle mamy jakieś alkohole, coś tam mamy. Tu będziemy później remontowali. No, podłogi w miarę wymieniłem wszędzie, światła są, tylko zobaczymy jeszcze, y, jakie, jakie ściany wymienimy. No i oczywiście do tych pokoi później wrócimy, żeby wszystkie najdroższe meble wstawić. Zobaczymy, czy one się w ogóle zmieszczą. Natomiast tak kontrolnie sobie sprawdzam, tu pewnie zamknięte. Idzie pokojówka, dobra, czyli 106. Bo nie chcę, słuchajcie, robić wszystkiego naraz, a też nie chcę. Um, wiecie, no przychodzi nam klient, wiadomo, trzeba trochę go skasować. Jest 206, 204. Zobaczmy teraz do góry. Oj, ktoś gdzieś wyszedł skądś. Zerknijmy skądś, ktoś wyszedł. Skąd ktoś wyszedł? 204, 205, 206, czyli góra. Nie chcę wiecie, też od razu brać się za meble, robić 10 rzeczy naraz. Najpierw chciałem sobie malowanko zrobić. No bo tak. Słuchajcie, źle gdzieś poszedłem. No to akurat nie po tej stronie. Po prostu chciałem sobie zrobić takie szybkie malowanko, a później ewentualnie jeszcze meble. Ogarnąć, no bo to można się pogubić już słuchajcie, przy tej ilości pokoi. No dobra, tu mamy pokój, który jest apartamentowcem. Więc myślę, że damy go na czerwono. Tu widzę, jeszcze podłogi nie ma w samym pokoju, ale nie wiem, czy ja mam przy sobie podłogi, nie mam, więc... Wiecie co? Apartamenty chciałbym dać na czerwono. Nie wiem, czy... A, ta, ta, co, co, co ta pani robi? Co pani udaje, że pracuje? No, widzicie, dużo jest tutaj niedopracowanych rzeczy. Nie wiem, trochę ciemno, chyba że światła tu nie mamy. Jest możliwe, słuchajcie, że w urządzaniu pokoju gdzieś coś nam... Umknęło. No niby światło jest, ale uważam, że na taki apartament mogłoby być jeszcze jedno z możliwością do o, stawienia. No, oho, już ziewamy. Dopiero jeden pokój wymalowaliśmy, już ziewamy. No to to jest mega. Dobra, nie sprzątam, pierdziele. Tak mamy 100 na 100 gwiazdek. No będzie trzeba, jak widzicie, jeszcze z podłogami wrócić. Ale nie, nie będziemy ludzi tutaj meldowali. O, tutaj też nie mamy podłogi, czyli widzicie, moi drodzy, to nie jest tak, wszystko hopsiup jednak coś tam gdzieś mi się coś po... przegapiało, czyli jeszcze podłogi nie mamy w apartamentach, a musi być jasna podłoga koniecznie. Nie wiem, założyłem sobie, że apartamenty te najdroższe będą na czerwono. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Tak po prostu. no Tak jak widzicie, podłogę mamy, ale jeszcze zostaje oczywiście kwestia ewentualnych jacuzzi. Chociaż jak widzicie, mieliśmy sporo kasy 20 koła, a bardzo szybko ta kasa nam się rozpłynęła. Także jeszcze jakaś tam zabawa z tym jest. 204, 205 i jeszcze było chyba jakieś 206 chwilę, bo się pogubiłem. To co, 206 jest chyba po drugiej stronie tu. Zamknij kalafę chłopie, bo ja chcę pomalować. No, alkohole nam się skończyły. No to teraz sobie pomaluję. Tutaj bym dał już, może to bez znaczenia, będziemy robili jakoś tak wedle spontanu. Samo malowanie dosyć fajne, aczkolwiek uważam, że te tekstury nie powinny tyle kosztować. A, i tutaj mamy tak pomalowane. Nie wiem, z drugiej strony Łazienka niebieska też, słuchajcie, pasuje. Patrząc, że, że to jest farba olejna, no to nie musi być. Jeżeli, słuchajcie, nie znajdziemy lepszej tekstury, no to wszystkie łazienki na niebiesko będę malował w takim razie. Ale to wiadomo, że fo fotele, chciałem powiedzieć, yy, pokoje powinny być innego koloru. Dobra, no to co? Musimy gałgana przespać, bo... Cicho tam. Zresztą wiecie co, żeby trochę kasy jeszcze do... Yy, dokoptować. Wiem, że zrobiłem, ale no nie pamiętam, co ja robiłem za pokój. Chyba 204-205. Dajmy. Już bez sprzątania, słuchajcie, tam nie wiem, chyba alkoholu nie uzupełniłem, ale trudno, trochę trzeba kasy dorobić, jak chcemy malować, bo może się okazać, że jest to tak duże inwestycjone, co teraz robimy, sami widzicie ile to kosztuje, że, że kasa nam się jednak skończy, że w tym odcinku całe 20 tysięcy na inwestycjone pójdzie, w sumie już 30. Szkoda, że tego tutaj nie można malować, ja jakby nie miałbym nic do tego, że nawet mieszkam w piwnicy, już tam bym się tak nie czepiał, chociaż będę się czepiał, ale jakbym na upartego, wiecie, patrząc pozytywnie na wiele aspektów, to starałbym się nawet do tego nie czepiać, ale no właśnie, moi drodzy, no nie może, nie może być sytuacji takiej, że, że my śpimy gdzieś w jakiejś piwnicy, która w ogóle jest nieogarnięta. Dobrze, weźmy sobie na zapas tej tekstury troszkę i wiecie, co. No, już może parę drinków też domówimy. Zastanawia mnie ta ściana i musiałbym raczej po jednej teksturce wziąć, żeby sprawdzić, co to jest. No, bo to rozumiem, jest jakiś rodzaj płytek. Te to wiemy na 100% i byśmy ich nie chcieli. Zobaczmy jeszcze, co to jest ten rodzaj niebieskiego, bo może po prostu niebieskie zrobimy Łazienki. Natomiast te dwie rzeczy mnie. Interesują. Jeszcze jestem ciekaw tej jednej tekstury. Zamawiamy. No i widzicie 4000 zostało. No jeszcze lampy bym musiał też, żeby już tak na 100% wymienić. Nie wiem, chcę po prostu słuchajcie. Kończyć serię hotelem, który jest odpicylowany naprawdę na, na, na te 5 gwiazdek, chociaż dla mnie to nie jest hotel pięciogwiazdkowy. Dzień dobry pani. Bo tak jak mówiłem wiele razy, brakuje możliwości wstawienia jakiejś sofy, jakiegoś czegoś. My tu nawet nic, zobaczcie, nie zrobimy. A mam jakieś światło przy sobie, jakieś jacuzzi się znalazło. Okej, okay, coś tam mamy, ale za dużo nie mamy przy sobie. No i to Isuzu jeżdżące tutaj, jak widzicie, i, i blokujące się. Zresztą przypomnijcie sobie, jak jest odcinek na moim kanale, który zatytułowałem, czy to już koniec serii. No i w tym odcinku niestety moi drodzy utknęliśmy, bo nam się Isuzu zablokowało, ale jak widziałem nie jestem jedyny i nie tylko mi się to zdarzyło, więc przypuszczam, że każdemu lub każdej z Was taka sytuacja prędzej czy później się niestety przydarzy, że Isuzu się zablokuje i cała gra jakby piździet. Dobra, jak już tutaj ten, no to już alkohol uzupełnimy. No dobra, to tutaj mamy podłogę. Tutaj jest niebieska ściana. Nie chciałbym, może tutaj testować, więc mam nadzieję, że mi się nie kliknie, ale tak chciałbym tylko podejrzeć. Wiecie, że te płytki nie są takie aż tragiczne? A, to są identyczne. Nie, nie, tak to byśmy nie robili. No a to do łazienki nie pasuje, prawda? Taka ściana, czyli ta szara, no to w ogóle brzydka. To słuchajcie, to te płytki, nawet jako w łazience, mogłyby być, bo są takie w miarę. No bo na pewno nie chciałbym dawać tych, które były. No te, wiecie, są ładne, ale one bardziej chyba na podłogę wyglądają. Tutaj, jakby to wszystko miało być tak samo, to bez sensu. Można, tak jak mówiłem, słuchajcie gdzieś na niebiesko pomalować. Czemu ja. A, dobra, ok. Tak jak jest, ale to jeszcze do przemyślenia. To może słuchajcie, napiszcie w komentarzach, doceniając Waszą aktywność. Moi drodzy, zrobimy Łazienki tak, jak napiszecie, bo jeszcze pewnie jeden odcinek nas będzie czekał w tym celu, żeby dokończyć już przemeblowywanie, chociaż jestem ciekaw, ile kasy będę musiał na to uzbierać. Natomiast nie będę się z tym jakoś spinał czy spieszył, czyli 206 w zasadzie jest gościa można. No i widzicie, stało się, stało, że, że robić nie ma komu. Jakiś pokój by się mógł zwolnić, coś tam się zwolniło. 208 gdzieś do góry się zwolniła. No najlepiej by było wszystkich wymeldować i mieć wolne pokoje, ale wtedy byśmy słuchajcie, w ogóle... O, już się pogubiłem. Wtedy byśmy w ogóle kasy nie mieli. To nie byłoby takie hop -siup. A kasa, kasa trzeba jednak zarabiać. Na takie inwestycjone to nas, słuchajcie, nie stać. Dobra, tutaj widzę, że zrobiłem pomarańczowe ściany i mi się farba skończyła. Czasami chyba rozumiecie, dlaczego mi się skończyła. No bo to jednak nie, to nie są tanie rzeczy, moi drodzy. To nie są tanie rzeczy z tą farbą. No niestety, w czasie w czasie rozwijania, no ładnie w tym pomarańczu to wygląda, nie powiem. A i tu mamy podłogę inny rodzaj podłogi. Tylko wiecie, co że my nie mamy tutaj nic poza panelami. Ała. Musiałbym jeszcze dokupić te. To słuchajcie, ta, niech sobie tam sprząta, albo niech udaje, że sprząta, bo w to, że ona sprząta, to ja nie wierzę. No to moi drodzy, no to skoro już wiemy, to tak. Yy, podłoga. Kurcze, to była chyba podłoga. Mam nadzieję, że wiem, co teraz zamawiam. Podłoga. To było to. No to parę tamtych tekstur, bo myślę, że chyba w większości pokojów jest. A co do. Co do ścian, no, ktoś też opuścił to. Myślę, że zrobimy je. Mówimy o łazienkowych, oczywiście. Zrobimy w tym temacie. I tak naprawdę nie wiem, co tu jeszcze można by. Może, już jak już się upieram, no to co te lampy, w razie czego też, żeby już nie zabrakły, i zobaczymy. Zobaczymy, no dobra, moi drodzy, co my tu mamy, zaczyna się 101, zobaczmy, skontrolujmy, no czy ja nie mogę nic normalnie remontów porobić, bo gościu już ziewa, no znaczy, jeden pokój chłop wymalował już ziewa, no skandal, skandal, ale te skandale to znacie, dobra, podłoga jest, ściany trzeba pomalować, podłoga jest, zobaczymy jak przyjedzie dostawa, jak zrobimy tutaj już um, ścianę w łazience, natomiast tak, mówiliśmy sobie, że... Apartamenty mają być na czerwono, no i widzę, że nam czerwona farba jednak się słuchajcie skończy. Oj, i się skończyła, właśnie. Idziemy po dostawę. No to nie jest widzowie, to takie hobsiup. Wypadałoby wywieźć te śmieci na koniec serii, no bo wiecie, o, udało się nie zablokować dostawy. Zobaczcie, cały kontener mamy wypchany, że z niego dosłownie kipi, jeśli chodzi o te śmieci. Natomiast yy, no, sami rozumiecie, że ze względu na oszczędności. Nie wywoziłem. Dobra, co my tu, moi drodzy, mamy? Ej, tak, nie mamy. Możemy tylko jedynie podłogę zobaczyć. Czy... Cicho, chłopie, kurde, popracuj trochę. Ganie jeden, gamoniu, a nie... Dobra, tu podłogę mamy, ale zobaczmy sobie tą ścianę. Nie ta? Mam nadzieję, że dobrą zamówiłem. Tak, tą chciałem dawać. O, nawet wiecie co, że jak na łazienkę, to to będzie spoko. Jest taka różnorodność. Inaczej wygląda ściana, inaczej podłoga, chociaż ja i tak uważam, że w łazience malowana podłoga, znaczy ściana ładniej wygląda. Dobra, czerwonego nie mamy, trzeba gagatka przespać. Idź tam, pracuj, pracuj. No, tutaj śmieci leżą, nie wiem czemu one tego nie wynoszą. Wiecie co, to jeżeli tak, to ja myślę, że trzeba. Trzeba, bo trochę tutaj pozatrudniałem, tylko kasa niepotrzebnie leci. 101 powinna być wolna, to można, tylko tam też miałem, a jeszcze 107, 108. Dobra, trzeba iść spać tam. To... Nie biorę tej kobiety. To... Nie biorę, nie biorę jej, jakkolwiek to brzmi, nie biorę jej. Nie biorę jej, nie będę jej brał. Nie będę brał jej waucie. Brzydka to nie biorę. Dobra, moi drodzy, no widzicie, no tutaj jakby mieć 100 tysięcy na koncie, to myślę, że żeby tak wszystkie pokoje obmalować, to tyle by to kosztowało. Tak mi się, moi drodzy, wydaje. I teraz ta część mi się też tu nie podoba, bo chciałem zrobić, wiadomo, no, no jakby korytarz w jednej wykładzinie, a to mi się tutaj. Także tu już dla mnie powinny być deski. Dziwne, że to się nie da inaczej. I tak samo dziwne, że tu mając tak ogromny hol nie możemy powstawiać jakichś kwiatków. W ogóle brakuje mi tu dodatkowych... Rzeczy typu jakieś. Może jeszcze czerwone, domówmy. Jakieś duże kwiaty, wiecie, takie, takie, takie też. No, dużo rzeczy mi tu brakuje, nie, moi drodzy. O, za całą kasę co mamy, zamówimy. Dużo rzeczy mi tu, słuchajcie, brakuje. No, niestety, no powiedzmy sobie szczerze. Ale tu się chyba zgodzicie, nie, że 107 było tu. U że dużo rzeczy tutaj nam ewidentnie brakuje. Jakieś w lobby powinny być właśnie kwiatki, coś, teges. Tu w zasadzie pomalowane mamy kwestia, czy my chcemy te łazienki faktycznie przemalowywać, bo moim zdaniem, możecie napisać w komentarzu, ja bym, słuchajcie, te łazienki zostawił właśnie w takiej niebieskim niebieskiej farbie i, i płytek nie dawał, tym bardziej, że to jest farba olejna. Taką podłogę i niebieskie ściany, i tak bym zrobił łazienki. Przy czym wtedy pokoje bym musiał robić na pomarańczowo, bo raczej ten niebieski pokój to tak średnio, raczej bym to tak słuchajcie zrobił. Bo powiem Wam szczerze, to czy te małe płytki też źle nie wyglądają, nie? Ale można by je widzicie, tak 100 razy lepiej to moim zdaniem wygląda. Czyli już połowę pokoi mamy, tylko że wiecie co, teraz się tu odnaleźć, tu już kobita czeka, czyli 106, 107 w zasadzie już są teraz tu się odnaleźć, co my już remontowaliśmy, a co nie, no bo w sumie nie wiem, ile tych pokoi łącznie wszystkich jest. Pewnie 10 albo 12. W sumie mało jak na taki hotel, bo budynek wygląda taki wielki. No ale nic, podsumowanie serii to zrobię właśnie jak będzie trzeba. No i co, 101? Ale w 101 mi farby zabrakło. Czeka pani. Oj, słuchajcie, szybka akcja, tutaj nie będziemy jakoś się spinali, bo powiem wam szczerze, tylko i wyłącznie nagrywam ten odcinek, że gdzieś na tyle, na ile mnie znacie, oglądając różne moje serie, że jednak projektowanie mnie kręci. Ja to bardziej w tej chwili traktuję jako zabawę z projektowaniem, żeby już nie patrzeć na kasę. No, czerwone jak najbardziej są ok, chyba że wiecie co zrobimy tak, że w apartamentach będą płytki na ścianie, no bo to też źle nie wygląda. Nie mogę się zdecydować czy podłoga, a znaczy, czy ściany w płytkach, czy ściany niebieskie. W łazienkach oczywiście, ale dobra 101 jest gotowa już. Tutaj oczywiście też mi kolorów brakuje, no bo jak miał tak na czerwono malować to bym oszalał chyba. Ale wy dobrze wiecie czemu 107 już była chyba, bo to było obok 106 tutaj, ale 108 nie robiliśmy. Czemu no nie malowałem słuchajcie korytarza na czerwono, bo to się domyślacie chyba, że nie malowałem, bo a tu nie ma lampy. Nie malowałem na czerwono korytarza, moi drodzy, bo. bo za drogo, nie? Ta tekstura jest za droga. Do roboty się weź, kobito. 108, 109 zamknięta. Eee, tutaj zawracałem głowę, no ale chcemy za coś mieć malować, to trzeba tych klientów niestety obsłużyć. Tutaj 201, nie wiem, czy nam coś w 201 się nie skończyło. No taka, widzicie, akcja wydawania kasy, chciałem po prostu pomalować troszkę się pobawić na tej zasadzie bez tam żadnej presji o tutaj na pewno na pewno jeżeli już to robimy a kupiliśmy to lampę też wymienimy no już żeby było porządnie wiecie na zasadzie to już tak się nie spinam bo też brakuje mi możliwości zobaczcie macie tylko te lampy w miejscach wrzucić, w których one były. I nie możecie na przykład wrzucić lamp, żebyście sobie tam jakoś to zaprojektowali. Nie? Szkoda, bo według mnie na przykład tu bym chciał dać lampę, powinienem mieć taką możliwość. O, bo ja panele kupiłem. Super. Czyli jednak tutaj jest dużo słuchajcie, do zrobienia, bo raz, że na czerwono, której nam to czerwonej farby jednak nie starczy. No, czyli jednak zobaczcie, jest jakiś mały challenge. Trzeba przyznać temu szajsowi, że Jakiś challenge jest, bo na wszystkie malowania nam farby nie starczyło. Gdzie to tutaj, tu. No i Łazienka jest ta podłoga. No i teraz zastanówmy się, czy, czy my chcemy niebieskie czy płytkowane ściany. A! Dobra, mamy na razie, słuchajcie, dużo tych tekstur. To zużyjmy to, co mamy, bo niebieskie nam się do pokojów mogą przydać. I tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Nie mam zdania tutaj. No i oczywiście nie pomalowaliśmy wszystkiego. To widzicie, to nie jest takie hopsiup nie. Moi drodzy, kończą nam się ewidentnie te. Te farby. Czyli tych czerwonych muszę jeszcze teraz domówić bardzo dużo. Bardzo dużo czerwonych. Może za wszystko, co mam. Jedno mniej. Dobra, yy, jak to tutaj wygląda? 109 to była chyba tutaj, to już może ją też. O, no i widzicie, znowu jeden pokój wymalowany i nara. Powiem wam, że pomarańczowy pokój mi się najbardziej podoba. Natomiast na pewno nie może być w łazience taki kolor ścian, yy, w sensie w pomarańczu, bo to mógłby, mówię, być ewentualnie niebieski, jeśli chodzi o łazienkę, to też by było całkiem by to było słuchajcie spoko niebieskie łazienki byłyby spoko ale też te płytkowane też nie są tragiczne no nie wiem nie mam nie mam zdania i tak jest fajnie i tak jest fajnie tutaj jestem bardzo niezdecydowany natomiast pokoje raczej bym faktycznie w pomarańczu zrobił zwykłe bo jakoś to tak pasuje niebieskie pokoje tak średnio no minus 100 za co mam minus 100 bo pewnie kurde Przątaczka wzięła jedynkę. nie jestem przekonany, czy tam mi się farma nie skończyła, więc jeszcze zanim ten gagatek, znaczy no, symfonię swoją zaczął, no to już do... skorzystajmy z jego symfonii i domalujmy. Widzicie, trochę pracy z tym jest, tak sobie po prostu jako, ja wiem, bardziej jako rozrywkę sobie to chyba potraktowałem teraz. Chyba na tej zasadzie, moi drodzy, bez kompletnie spinania się. Trójka tu jest chyba. jedenka jest tam. Kompletnie bez spinania się, aczkolwiek wiecie. No. Trochę mnie wciągnął ten symulator, tylko no, możliwości mógłby dawać znacznie więcej. Ehm. No i co ja wam mam powiedzieć? Powtarzać się w kółko, że nie jest wart swojej ceny. No. No pewnie tak. Dobra, tam do brudnego, zapyziałego babę weźmiemy. I tak, słuchajcie, mamy dużo dobrych opinii, zresztą teraz już nam na nich nie zależy, bo hotel będziemy, nie wiem, sprzedawać. Słuchajcie, malujemy hotel, żeby go sprzedać. Dobra, ale Gagatek chce i spać. To jeszcze jeden pokój odmalujemy i to na dzisiaj będzie wszystko. Myślę, że zrobimy sobie jeszcze jeden taki odcinek ze szybkim podsumowaniem. Na pewno chcę nagrać odcinek, w którym powiem o, o błędach, które ludzie piszą często w komentarzach i które mogą kogoś w błąd wprowadzić. Także będzie taki szybki poradnik. No i, i myślę, że te meble sobie wymienimy, ale tak szczerze nie wiem, czy mi się chce tak siedzieć i tutaj robić, no chyba, że wezmę sobie taki challenge, że po prostu będę tylko ludzi najmował w brudne pokoje i się pięć tam dalej wyżej i po prostu już nam te łapki w górę spadną. Z drugiej strony, skoro te łapki mi nic nie dały, żadnej satysfakcji, no to wiecie. Bo ja tutaj też, słuchajcie, się spodziewałem, że jak, nie wiem, bijemy te pięć gwiazdek, czy wszystko, że jakieś będziemy mieli jakieś takie profity, jakieś korzyści, a tu kompletnie nic, 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 no to to, to wiecie, to to nie cieszę. O, tutaj widzicie, jest bardzo brzydka ta, ta ta ściana, dlatego mówiłem, że... A czekajcie, bo co ja robię? Podłogę chciałem zmienić, a nie malować. Zobaczcie, jak okropna i brzydka jest ta ściana, nie? w tych płytkach, więc tutaj ewidentnie trzeba zrobić, ale my chyba nie mamy, słuchajcie tego malowania. A może gdzieś tam coś jeszcze, no jedna tekstura została. Oj, ale to nie miało być to, to miało być to, dobra. No w sumie w tych małych to mogę i słuchajcie na niebiesko też malować, no mówię, no to albo tak przemiennie jakoś możemy robić, nie musi być wszędzie tak samo. To powiedział o, a tutaj, no tak, bo to jest pokój średni. To on jest faktycznie na pomarańczowo. No dobrze, to niech sobie będzie na pomarańczowo. Fajnie, fajnie w tym pomarańczu to wygląda. Akurat słuchajcie, pomarańcz mi się... Akurat mi się, moi drodzy, pomarańcz yy, podoba. Dobra, wszystko wszędzie. Bo zaraz gagatek zacznie ziewać i znowu brakuje podłogi. Tutaj też chyba podłogi... O, tutaj też nam podłogi brakuje. A tutaj takie płytki, ale nie one, słuchajcie, też tak nie... Powiem Wam szczerze, że te płytki chyba na podłogę najlepiej pasują. Nie mam jakoś zdania. Dobra, 209 ogarnięta. No to co jeszcze tam nam zostało? Już ktoś dzwoni. O, nie, nie tu zeskoczyłem gdzie chciałem. Także taki sobie tam symulator. A 209, aha, 208, 209 są już ogarnięte. Jeszcze 207 była. Widzicie, trochę kasy leci, także zbieramy na meble, chociaż powiem Wam, jakbyśmy mieli łóżka powymieniać we wszystkich pokojach, to Wy się chyba domyślacie, moi drodzy, że byłoby naprawdę sporo roboty i byłoby co robić, nie? Jakbyśmy łóżka chcieli powymieniać we wszystkich pokojach i w ogóle meble, nie? To byłoby co robić, ale tu mam wrażenie zobaczcie, jak to się stało, i to teraz, teraz odkrywamy słuchajcie, nasze takie wtopy, które gdzieś tam zrobiliśmy. Pokój niby dopieszczony, ale światła nie miał, w łazience światło było, a w pokoju już nie. Także, no, widzicie, Juken też się za, zawiesił. E, jeszcze coś tam było, to była 204. Dziwnie są w ogóle te pokoje, słuchajcie. Ponumerowane. A, tutaj niebieskiego nam brakuje. No dobrze. Chyba nie był ten niebieski, akurat. O. Coś się dziwnie te, 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 te przełączają. Ale wiecie co, to też nie jest najgorzej, to nie wygląda. Zobaczcie, że. A bo tutaj waliłem, ile się dało. Słuchajcie, że, że dwa odcienie niebieskiego wtedy możemy dać. O nie, tutaj znowu nie ma. A, a dobra, teraz w tym odcinku, słuchajcie, pomalujemy na niebiesko. Na pewno nie na pomarańczową łazienkę, ale na niebiesko. Łazienka, moim zdaniem, niebieska pasuje. To też tak widzicie, można mieszane porobić. Tutaj trzeba też ewidentnie powymieniać, bo zobaczcie, duplikowałem obrazy, wszystko co się dało, żeby tylko pokój zmienił cenę. Natomiast tu faktycznie dwa odcienie niebieskiego jest spoko, bo zobaczcie, tutaj wtedy w tym korytarzu ku można dać jednym jaśniejszym odcieniem. Czy to w ogóle jest światło? No niby jakieś jest, a w łazience? Też jest. Dobra, słuchajcie, no nie wiem, myślę, że jeszcze sobie jeden odcinek zrobimy, w którym te pokoje po prostu już na maksa ogarniemy. O, tutaj widzę, nie fart Stefan wyszedł. A czy my mamy jeszcze różowy? Już nie mamy różowego. Ha. A no, widzicie moi drodzy, to tak hopsiup nie jest, wszystko jakby się wydawało. To tak hopsiup nie jest. Nie wygląda to tak za kolorowo i za różowo. Dobra, gościa zatrudniamy. Słuchajcie, myślę, że na dzisiejszy odcinek taki szybki to tyle wystarczy, a my się zobaczymy myślę, że jeszcze w jednym odcinku, tylko no wybaczcie mi jak go nagram pewnie za ładnych parę dni, bo jakoś tak nie chce mi się nad tym też już tutaj siedzieć, to raczej dzisiaj tak rozrywkowo sobie wszedłem, żeby obmalować to, poprojektować. Ale dam wam właśnie trochę czasu, żebyście zdążyli napisać komentarze jakie mam na przykład łazienki, co tutaj byśmy mogli zrobić, a ja na pewno teraz bardziej też się skupiam na serii z Manor Lords, też z live'ami z supermarketu między innymi. Także troszkę więcej tam sobie ostatnio działam. Dobra, my to zapisujemy, żeby nam safe nie uciekł. Bo to różnie moi drodzy, może być pierwszy z brzegu safe. To już teraz nie ma znaczenia. Dzięki, drogi widzu, za oglądanie będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i właśnie w tym komentarzu możesz napisać przykład malowania tejże chociażby łazienki. Może masz przykład ciekawy, kreatywny na wymalowanie tego lobby, chociaż ja już nie uważam, żeby były jakby dalsze tutaj remontowanie lobby, cokolwiek już zmieniło, to już by było takie odgrzewanie tego kotleta, także jakoś, słuchajcie, nie czuję, nie czuję tego tematu, żeby dalej to jakoś tam tak ciągnąć, nie? To już, to już mi się, powiem wam szczerze, nie chcę, jeszcze przyśpimy tego gagatka wszyscy razem na zakończenie. Nie chcę mi się tego ciągnąć, bo wiecie, można by dalej odmalowywać znowu jakieś tam korytarze, no ale pytanie brzmi, po co? Po co? No to już, to już do niczego to nie będzie prowadziło, już nic tu nie osiągniemy. Gra jest moim zdaniem zbyt prosta, z... osiągając poszczególne rzeczy nic nam to nie dało. Brakuje dużo możliwości, ale to mówię w swojej takiej opinii, recenzji, podsumowaniu, łącznie z tym, co ludzie najczęściej um, uh, mylą i, i, i błędnie powielają informacje, to też dam znać. Dobra, to trzymajcie się do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć, pa!